Witam, witam i o zdrówko was pytam, moi kochani widzowie, w tym oto 13. już odcinku z mobilnych Happy Wheelsów. Tam swoją drogą w poprzednim odcinku mi się coś pomyliło i powiedziałem, że tamten odcinek był 11, a tak naprawdę był 12, za co serdecznie przepraszam, no ale no, bywa. No i cóż, od czego by tu zacząć? Może na przykład. Od zreflektowania się, od zorientowania się na temat pewnej rzeczy. Pamiętacie, co obiecałem wam w poprzednim odcinku? No więc właśnie, no. A co mamy teraz dzisiaj za dzień? No, z jednej strony, tak jak obiecałem. No, z jednej strony, niby jak obiecałem, tak też zrobiłem, ale. Coś tu zdecydowanie kurde nie gra, nie sądzicie? A no właśnie. Cholera jasna, znowu. Znowu dane mi jest nagrywać gameplay. Play materiał jakikolwiek na kanał dopiero pod sam koniec miesiąca. I znowu kurde o godzinie 23. Niefajnie. A powiem, przyznam wam się szczerze, że już chciałem parę dni temu nagrać ten gameplay, ale coś nie potrafiłem przeszykować myśli na. Ten cały gigantyczny w sumie stres, jaki się tutaj przeszykowałem z powodu, no, tego powodu, no, rzeczy, z powodu, no, całego tego, wiadomo, chyba raczej już podejrzewacie jakiego kontekstu. Kurde, no, niestety, ale póki co, mamy połowę wakacji i póki co, niestety, moje zamiary przyrzeczone przeze mnie wam, moje uroczyste postanowienia na nie. Póki co, kurde, ten trochę wzięły w łeb, bo no niby, bo ten. No, po prostu znowu coś. Ten. Bo. Zresztą nie, inaczej. Mamy kurde połowę wakacji, a niestety ten. Mamy już kurde połowę wakacji. Mamy już kurde połowę tegorocznych wakacji. I niestety dopiero pod sam koniec miesiąca. I póki co. No, trochę jednak okazało się. Ponownie, jak widać tradycyjnie, znowu moje plany związane z tym okresem roku wziąć trochę w łeb. No, ogólnie rzecz biorąc, coś znowu poszło nie tak. A mianowicie, no, póki co, bo chciałbym to przede wszystkim zostawić na inną okazję, powiem tylko, że za bardzo zajmowanie się tymi różnymi pierdołami związanymi z odpoczywaniem i tak dalej, przez co nie mogłem skupić się na tym, co chciałem zrobić. Nie mówiąc już nawet o tam swoich prywatnych zobowiązaniach, o chęci odhaczenia tam swoich o wiele bardziej prywatnych zobowiązań. No, ze szkołą związanych na przykład, mimo iż już rok szkolny dawno się zakończył. No ale wiecie, no. Takie mam osobiste swoje różne przemyślenia, postanowienia i tak dalej, że chcę coś zrobić dla siebie i jak się przy czymś uprę, to nie ma bata. Muszę to zrobić i koniec. No, i tak dalej. Zresztą pogadamy na ten temat jeszcze ten, no, kiedy indziej, a póki co, no, nie ma na to czasu, no. No, w każdym razie, gdzie przez te wszelkie te nieprzyjemne komplikacje dziwaczne, no, stało się, co się stało i dane mi jest nagrywać film od gameplay z Happy Wheelsów dopiero właśnie pod sam koniec miesiąca. Pod sam koniec lipca konkretnie. No ale cóż, no spokojnie, mamy jeszcze kurde cały sierpień. Na przestrzeni całego sierpnia obiecuję, że jak najbardziej uda mi się dotrzymać słowa. A teraz póki co to tego. Lecimy z tym odcinkiem Happy Wheelsów, w którym to zajmiemy się
niepełnosprawnym dziadkiem na wózku inwalidzkim. Przejdziemy sobie trzy albo ze dwa poziomy, aby nie zapeszać i myślę, że będzie super. Wheelchair guy, challenge the hand life has dealt you. Challenge the hand life has dealt you with rocket powered propulsion. Challenge the hand life has dealt you with rocket powered propulsion. Z tym hand life has dealt you, to mi się kojarzy z cytat z trzeciej części Uncharted. No, nie decydujemy o tym, gdzie i kiedy się rodzimy. Wielkość człowieka kryje się w tym, jak postępuje. No ale dobra, no zaczynamy. Zaczynamy w takim razie. Let's go. Trzeci poziom i widzę, że jesteśmy na jakimś parku. Parku ten. Skaterskim. Skateparku. Jako dziadek. Albo nie wiem. A, wiem co chciałem powiedzieć. O! Ja. Zresztą nie. Odpuszczę sobie to udawanie udawanie głosu dziadka, kurde. Nie mam tak. Nie mam. Przynajmniej w obecnej chwili tak zmiennego głosu. Ja ci przez wielokroć czasu miał przyjemność posiadać disowski, a jakoś udało mi się przerabiać tego, no, tatę i Timiego. Przeklęte postery! Nie powstrzymacie mnie! No właśnie. Ła. Dobra, tym razem nie dajmy się przez to zmiażdżyć. Chcę się umiem też bawić, mimo że jestem na wózku inwalidzkim. Tak jest. Ło. Dziach. Oj, nie. O. Proszę bardzo, nieodpowiedzialny ojciec wraz z synem. Cudownie. O to chodzi. Ziup. No niestety, swoją drogą też dane mi było urwać sobie nogi. No ale cóż, bywa. Aha, tutaj będę musiał. Hell yeah! O! Tak jest! Udało się! Przechodzimy dalej. Nie! Nie, ale to już jest przesadzone. No i dobra, kolejny poziom, czwarty. A w nim co takiego mamy? Ano jakieś dziwne rzeczy, na które lepiej uważać. Tutaj lepiej ten. Serio? Nie! Biedny dziadek. No, spokojnie, dziadzie. Ja rozumiem, że masz swoje lata i tak dalej, ale. Nie, serio? Kurde, naprawdę. Tego się nie spodziewałem. Oj. Ciach. Nie! Kurde! No. No to właśnie, kurde, chodzi. Kurde, ale tutaj będę chyba musiał ten zastosować nitro. Także lecimy! Dlaczego mam zwolnić? Boję się, że coś tu mnie pierdyknie. Aha, no dobra. Nie! Dobrze. Oj! Byłem już tak blisko, widzieliście to? Raczej to widzieliście. Raczej to widzieliście.
Dobra, aby tylko mi nie wyszedł 30-parominutowy odcinek, bo będę zły. Będę zły na siebie, absolutnie. Nie! Ej, naprawdę? Jakie syfilis po prostu. Przecież wcześniej tak te mety nie reagowały. Auć! No, co się dzieje z tymi ścianami? Przecież ja cały czas poruszam się na wózku i woli hordur. No. Kurde! Mać! Dobrze. Boga! No nie. No nie! Co to za... Jeszcze raz. No już, no już, no już, no już. Jazda, jazda. Syk! Idealnie w silnik mnie trafiło. No bez jaj. No nie. Dobrze, udało się przejść przez tę cholerną przeszkodę. I jazda! Moja ręka! Ola Boga, czyszego! A gówna przy go. Szacunkiem! No nie, naprawdę? Ale ty masz... Ale ty jesteś pechowy, dziadku, jeżeli tego czyny. Co mnie tam obchodzą patrzyny? A bo też... Ten wysoki wojewódzki to nic nie obchodzi! No, no, żeby nie leć, no. Okej, jak sobie życzysz? Co tu się dzieje? O nie! No to jest chyba, z tego co się mogę orientować, jakieś laboratorium. Okej. Co ja mam tu? Okej. Jak to się stało? Nie! Okej, jeszcze raz wracamy do konkretów. Kurde, ale ja nie chcę ci uszkadzać nóg, dziadek. Tutaj w ogóle test 01. Tutaj w ogóle nasze zmagania obserwuje ten. I maskotka Total Jackface. Kurde. No i co? O nie.
Tu jest oznaczone to i owo. Z daleka. Przejdźmy dalej. Tylko się przypadkiem nie skopmy. Nie. Ło! Nie! Boga mnie, nie pójdę! Tak coś czułem. No nie. Ale spokojnie, nic się nie stało. Ale ja jestem debilem, naprawdę. Tak się właśnie kończy zbyt szybkie. Na tym zapierdzielanie. Błagam, tylko nie ta czerwona kula. O, a to co są za przyjemne rzeczy teraz znowu? Takie fajne. Wow. No. Aj. No niestety. Okej. Co tu się dzieje? Błagam, chcę już dojść do początku, do końca tego poziomu. Nie zamierzam tu wytrzymywać ani chwili dłużej, rozumiecie? Co? Nie! Nie! Widzimy się na miejscu! No i dobra, widzimy się z powrotem na miejscu. No i teraz tak, tutaj ostrożnie. Bo znowu wylądujemy przy tamtych kolcach. Spokojnie. Uff. Uff. Zakończony. Tak jest! Nie ma to jak słodki smak zwycięstwa, haha!
Okej. Ja nawet nie sprawdzałem tych replayów, bo doskonale bym wiedział, co tam było, bo doskonale wiem, co tam by było. Kurde, ja ci nieudolne odtwarzanie tak naprawdę, no tego, jak faktycznie udało mi się przejść te poziomy. No i dobra. No ale dobra, no tak czy owak. Oto więc, no dzisiejsze trzy poziomy mamy odhaczone. Tutaj też swoją drogą zaznaczyć należy to, że no, w poprzednim odcinku mieliśmy przyjemność zrobić znacznie więcej postaci, ale to wiadome, bo więcej czasu na to mieliśmy. To unlock this level complete three or more effective shopper levels, czyli tej postaci. Ale zanim do niej dojdzie, ale zanim się nią zajmiemy, to jeszcze dziadek na nas czeka do odhaczenia. I tak dalej. No, i tak jak mówiłem, bo troszkę wyszedłem z tematu. No i dobra, no to by było w takim razie więc na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z mobilnych Happy Wheelsów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście łapka w górę zawsze mniej widziana. A my widzimy się tym razem już naprawdę w regularnie publikowanych odcinkach w sierpniu. Wszakże nic, kurde, nie mamy absolutnie do stracenia. Tylko trzeba się odpowiednio sprężyć i zająć faktycznie tym, co trzeba. Dziękuję bardzo. A tymczasem żegnam się z Wami i tak jak mówiłem, do zobaczenia w sierpniu. Tym razem już naprawdę w regularnych filmach, bo w lipcu niestety coś się nie udało. Ech.